Na tle wydarzeń krajowych, takich jak ostatnie demonstracje, na tle kryzysu Europy związanych z uchodźcami i drakońskich kar, które zaproponowała Rada Europy, umknęła sprawa niezwykle ciekawa, która od kilku miesięcy się toczy i być może będzie miała szczęśliwy finał. Mianowicie Nadia Sawczenko. To jest ta pilotka ukraińska, która została prawdopodobnie przemocą przewieziona przez granicę rosyjską i osądzona niedawno na 22 lata więzienia. No, to już przedtem komentatorzy, którzy znają dokładnie Rosję, mówili, że mimo tego wyroku. I że po wyroku będzie szansa, że ona wróci z powrotem na Ukrainę. I rzeczywiście tak się dzieje. Musiała wpłacić 30 tysięcy rubli jako karę za nielegalne przekroczenie granicy. No i teraz nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby ją deportować do, na Ukrainę, z tym, że Rosjanie postawili jeden warunek, że musi odbyć tę karę, tyle tylko, że w więzieniu ukraińskim. To jest ciekawa propozycja ze strony Rosji, bo ja pamiętam, w 2004 roku była słynna sprawa, kiedy w stolicy Kataru, w Dausze, dwaj agenci GRU, czyli Wojskowych Służb Specjalnych, zabili jednego z przywódców czeczeńskich, Jandry Bajewa. I obydwaj zostali skazani na dożywocie. Co e, według prawodawstwa katarskiego e, znaczy minimum 25 lat w więzieniu i po 25 latach ci skazańcy na dożywocie mogą się starać o wyjście na wolność. Ale Putin bardzo szybko załatwił im powrót do więzienia e, na terenie Rosji, do więzienia moskiewskiego. I proszę sobie wyobrazić, że po kilku miesiącach obydwaj ci oficerowie wyszli na wolność. To było trzymane w tajemnicy, ale po kilku latach wyszło. No i mam nadzieję, że tak samo sprawa zakończy się z Nadią Sawczenko, czyli jak przyjedzie do. Na Ukrainę, to posiedzi może z tydzień, ze dwa w więzieniu i wyjdzie na wolność. Mówię o Nadii Sawczenko dlatego, że to jest dziewczyna, której postawa takiej walki o swoje prawa pod terrorem rosyjskim zasługuje na miano bohaterki.